Moim zdaniem w obecnym roku, w zeszłym roku jest bardzo duży trend na to, aby jednak jeść bardziej zbalansowane jedzenie. Ludzie bardziej biorą więcej warzyw, więcej owoców, trochę tego mięsa jest jakby mniej. Jeżeli to mięso nawet wchodzi już w grę, to też ludzie patrzą, jak je przygotowywać. Już nie jedzą takiego smażonego, ciężkiego, tylko bardziej gotowane, bądź ewentualnie duszone. Natomiast najważniejszym trendem, który ja osobiście jako szef kuchni zaobserwowałem, z którym my musimy się jako szefowie kuchni zderzyć przy ofertach, przy bufetach czy przy imprezach, jest to, że jednak ludzie mają większą świadomość. Jest w internecie więcej informacji, jest więcej bardzo fajnych produktów, takich jak polskie owoce i warzywa i właśnie widać, że ludzie właśnie tego potrzebują i tego pragną. Ogólnie myślę, że jak patrzę na przykład, jak jest przygotowywane w ubojniach takich ogromnych jedzenie, mięso, jak jest przygotowane, jak szybko dorasta, że nie ma czasu na taki chów tradycyjny. Ja sam osobiście jem mniej mięsa, w domu praktycznie w ogóle nie jem mięsa. Staram się bardziej bazować na owocach i na warzywach, stworzyć z tego danie wegetariańskie. Tym bardziej, że moja partnerka narzeczona od półtorej roku już praktycznie w ogóle nie je mięsa, więc ona już w ogóle jest na diecie wegetariańskiej, a powoli wchodzi już na dietę wegańską. Najważniejsze to, że to po prostu są dania łatwostrawne przez nas. Inaczej nasz organizm trawi mięso, które jest pieczone bądź duszone, inaczej trafi zupełnie warzywa. Tak? No my jako ssaki jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jednak trochę tego mięsa jemy, natomiast te warzywa dla nas też są bardzo miękkie, z tego względu, że możemy je bardzo łatwo przetrawić po prostu i są dla naszego organizmu zdrowe. Tak? Nie są one ciężkie, nie smażymy ich tak samo jak inne rzeczy, więc to jest jakby same plusy z tego wynikają. Moim zdaniem warzywa i owoce są piękne same w sobie. Kolory, to, że są miękkie, to, że niektóre są jedne, niektóre są twarde, tak jak na przykład warzywa okopowe, tak, to dla nas, dla szefów kuchni jest tylko i wyłącznie jakby plus z tego, że możemy z tego wyjąć różne jakby smaki. Możemy je marnować, możemy jeść je na surowo, możemy jeść je na przykład pieczone, przerabiać je na różne innego rodzaju na przykład rzeczy, przygotowywać z tego tarty, czy chociażby marnować, bądź ewentualnie kisić, tak. Wiadomo, że na przykład kapusta kiszona jest bardzo znana w Polsce, więc jest super pod tym kątem. No to jest trochę takie, jakby to powiedzieć, kalendarium, z którego możemy przygotować każdą rzecz. Bardzo fajnie można sobie na przykład wejść na jakikolwiek sezonownik w internecie, wpisać w witrynę i on nam wyskoczy i widzimy, że w danym okresie występują takie owoce, takie warzywa i faktycznie możemy na przykład jechać gdzieś na targ, porównać sobie, czy aby na pewno w drugiej połowie danego miesiąca takie rzeczy się na przykład pojawiają, tak? Możemy sobie wtedy takie rzeczy kupić i skosztować i zobaczyć, jak na przykład smakują, prosty przykład, jak smakują szparagi powiedzmy tam od połowy maja, a jak smakują szparagi w listopadzie i w październiku, ponieważ wiemy dobrze, że w dużych sklepach handlowych te, które są importowane z Afryki czy z Ameryki, no to one też szparagi są. Natomiast jeżeli chodzi o ich smak, soczystość, strukturę, w ogóle produkty są zupełnie dwie różne rzeczy, nie? Zawsze osoby, z którymi czasami na przykład gotuję, czy osoby, które gotują na przykład w domu, zawsze mówię im, żeby po prostu eksperymentowali. Z tego względu, że najważniejszy jest eksperyment. Jeżeli boimy się przygotować jakąś rzecz, jakąś potrawę, no to musimy podjąć czasami to ryzyko, że a może się akurat nie uda, ale wtedy jesteśmy bogaci o doświadczenie, dlaczego się nie udało. Jeżeli nie próbujemy zrobić nic na przykład nowego, powiedzmy boczniaki, czyli bardzo fajny grzyb, z którego możemy spokojnie opanierować jak kotleta schabowego, tylko zamiast schabu dać na przykład grzyba, opanierować go w mące w jajku i w bułce taty, chociażby usmażyć jako takiego kotleta wegetariańskiego, tak, z grzybów, więc możemy to w zupełności sobie przygotować, bardziej pokombinować, wziąć ten produkt, zjeść go na surowo, spróbować go na przykład upiec. No my jako szefowie kuchni jesteśmy w stanie, mamy taką wiedzę i umiejętności i takie też sposoby, bo chociaż jesteśmy wystarczająco dobrze wyposażoną w sprzęt we wszystko, możemy zrobić na przykład z buraka wiele różnych rzeczy, lody, chipsy, dressingi, puree, zupy, kremy, no każdy produkt ma zastosowanie naprawdę na ileś tam dróg. Możemy na przykład wycisnąć sok z buraka i zamarnować nim na przykład jakąś białą rzepę, która będzie wyglądała tak samo jak burak. Pod tym kątem jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ja bym chciał przede wszystkim zaprosić wszystkich w październiku do Pałacu Mała Wieś. Będzie fantastyczna impreza, gdzie będziemy prezentowali polskie warzywa i owoce. Będziemy kombinowali z tego bardzo fajne rzeczy. Chcemy trochę zaskoczyć ludzi. Zapraszam serdecznie.